Dzień dobry, cześć, witam na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z nami jest Joszelka, Ren i Bird. Hello! Hejka. I dobry. I dzisiaj tunigujemy auto, którego nie można kupić już. Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, kwestia wygląda tak, że jest Anis 300R, który był do kupienia w Legendary Motorsport za 2 miliony 75 tysięcy, ale od paru dni już w sumie go nie ma i nie można go kupić, więc w sumie już jest chyba bezcenny, można powiedzieć. Tak, jest reliktem naszych czasów. Dokładnie, więc jak nie macie tego auta, to go nie będziecie mieli. Bardzo chyba mi przykro. Chyba się kiedyś go znowu doladzą. No nie wiem właśnie, nie wiem czemu go w ogóle usunęli, nie wiem czy tam była informacja. Ale go po prostu usunęli. I nie można go już kupić, ale można... Jest zbyt fajny, żeby był tak długo po prostu. Także ja go nie sprzedaję, absolutnie go nie sprzedaję. A ja kupiłem aż dwa. Dobra, słuchajcie, to lecimy z tunikiem oczywiście standardowo. Widzowie będą pisali w komentarzach, kto zrobił ładniejszy tunik, będziemy porównywać. Oczywiście, że ja będę mieć ładniejszy tunik. Oczywiście, że już wygrałem na starcie Aha, no okay. Co? Nadkola ładne ma. Ogólnie fajnie, że tutaj można robić też i maniego. Te takie, że tak powiem, dodatkowe rzeczy. Takie nadkola. I maniego? Ale to gdzie to trzeba pojechać? Jeszcze gdzieś? W agencji. No. Do agencji. No ja nie mam agencji, no to możecie mi powiedzieć, że kici mi w oko. Kici w oko. Kici w oko. A ja też nie tuninguję w agencji. Dobra, ja tuninguję w agencji, będziemy mogli porównać, jak będą wyglądały po prostu. Z tymi linkami mi się nie podoba. Bo tutaj na pewno będę mógł zrobić, na razie opancerzenie dam dodatkowo. Więc będziemy mogli przy okazji porównać też, ile wytrzymuje rakiet przed i po. Z tego co słyszałem, to opancerzenie blokuje oznaczenia. Także, co? Także masz. Tak. Ale tylko no, to słyszałeś. Będę musiał zobaczyć, czy faktycznie może tak jest. Może też i widziałem, ale wiesz. Okay. Ja kurczę, nie wiem, Paweł, Paweł sobie kupił. I żeby wiem, stracił pieniądze. I pancerz? Nie, myślę, że... Blokuje? Znaczy ja myślę, nie, że... Ja myślę, no te dodatkowe płyty, co tam były. Aha, okej. Ale ja myślę, że tutaj te płyty to ja sobie wezmę, bo jednak to troszeczkę to pomoże, w szczególności w grze z wami, no nie? Oczywiście. Tak, z tobą. Chyba z tobą, zdecydowanie. No ja sam do siebie nie strzelam, jest przepraszam fajne bardzo. Fajne to jest. Ale wszyscy widzowie wiedzą i widzieli nieraz, jak, panie, że tak powiem, mnie atakujecie. No, z to mnie atakujecie, ja nie wiem, co ja wam zrobiłem. O, to syndrom ofiary. Ja? No nie, zawsze jak atakujesz. To tak? Boże, nie. Myślałem, zawsze robisz że nam go tak nie mam. Źle. Tak, zawsze dobra nam źle robisz. A potem... Niech wam tak stoi. W ogóle powiem ci tak, wiesz, zrób bez maski i będzie dobrze. Niech wam się stanie. Wersja bez maski? Nie, jeszcze do tego akurat nie dotarłem. Totalnie, najlepsza jest. Okay. Dlaczego tak mówisz? No bo wiem, co to mówię. To jest spoko. Wyczuwam sarkazm w twoich słowach. Nie wiem, o co ci chodzi. I'm talking about ja już wiem, co zrobię z tego, więc na razie... Widzę, że są różne maski, są bardzo specyficzne maski. Oczywiście bez maski jest najdroższą opcją, nie? No bo... Oczywiście, bo bez maski to bez maski. No bo zmontowanie maski to przecież... Tak, to kosztuje prawie 15 tysięcy dolarów, no nie? Mhm. Kurczę. No nie, chyba że ktoś sławny odpina tą maskę. Tak, dokładnie. Za darmo. No nie? No to wtedy wiadomo, to jest zrozumiałe, że to kurczę więcej płacisz, no bo ktoś sławny przyjeżdża specjalnie, żeby ci odpiąć maskę. Oznaczenie nazywa się biała lista zakupów. I faktycznie chyba oznaczenia... Nie, oznaczenia są oznaczenia, ale są zakryte częściowo. Biała? Mhm. Ale oznaczenia są od razu, już widzę, że nie. Dobra, okej, na razie po kolei pojadę. Ulepszenia umami. Zagłuszasz namierzanie rakiet za 400 tysięcy. Tak, super. Myślę, że się przyda. Tak światełka. Serka. Okay. Neonki. Już wiemy, jakie neonki? Zaraz zobaczymy. Dobra. A ile jest lusterka? Ja zobaczę teraz to oznaczenia. No to akurat to nie wziął, to no też nie. Ja jestem już na progu. To już prędzej. Każdy próg przeskoczę. Ale z jednej strony one są ładne, ale z drugiej strony mi się tak do końca nie podobają. W sensie ta światełka na masce? Nie, lusterka. Nie, to oznaczenia też mi się jakoś tak niespecjalnie. Kurczę. Lusterka. Dobra, zostawię na razie bez oznaczeń. Zobaczymy, co tam się trafi jeszcze. Lusterka. Nic się nie trafi, faktycznie, panie Pawle. Lusterka są specyficzne. Tędy tutaj. Nic się nie zmieni. Daje mój... Tak. Tabliczkę wezmę.
Miny poślizgowe za 135 tysięcy, przyda się. Tylne panele. Okej. Okay. Jak mm-hmm. Burżuj. Gdzie jest to wgłębienie niby? Dobra, zróbmy tak. Zobaczymy, czy uda się zrobić inny kolor. Z wgłębieniem, tylko ja nie widzę... A, tu jest... A. To jest kolor dodatkowy. Okej, okay. Kolor dodatkowy, tutaj jak najbardziej taki kolor będzie spoko. Dach. Myślę, zobaczmy, tak. Co my tu mamy za dachy. O, w ten sposób jeszcze jojo. Progi, pokaż mi progi. Okej. Okay. Progi. Oczywiście. Ej, dachowy oczywiście. Zestaw z kanałem. Od razu wbudowany kanał YouTube będzie. Fajnie. Co ty tam gadasz do siebie? No tak, tak no było, jest dachowy tak zestaw było. Z kanałem. Weź ci się uspokój. No to elegancko. No co ty już krzyczysz na niego? Co tam? Bo jakieś wymyślać. Tylko to strasznie świeci teraz. Kurczę, nie mogę tak zrobić. Może. Muszę chyba zostawić to w ten sposób, tak. Okej, okay. Progi. O, na. Na. Tutaj niektóre life, widzę te progi. Za wysokie progi tutaj niektóre są. Za wysokie progi. To jest fajne. W ogóle to auto ma błędy. W sensie... Tak? Jakie błędy? Można widzieć przez przedni zderzak po prostu. Dobra, gdzie się spotykamy? Co? Już skończyłeś? Ja myślę, że spotkamy się gdzieś na ulicy, także po prostu podejść do najbliższej osoby. Dobra, czyli podjeżdżam. To jest najbliżej. Podjeżdżam do siebie. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Faktycznie spoilerki są... Część spoilerów mi się mega podoba. Te większe, no oczywiście standardowo niekoniecznie. O, a drugie sobie auto stymuluje właśnie w agencji. Oj, gitarka. Ojej. Taki był plan. Okay. Dobra, to ja sobie tutaj wezmę. Porobię. I teraz tak kolor. Rzeczy. Okej, okay, coś takiego. Dobra. Zawieszenie, no tak. Skrzynia biegów oczywiście maksymalnie. Turbo również. Po co ci koła, takie rodzajku. Rzeczy? Po co ci takie bajery? Liczy się kierowca. Proszę cię. Metalowe. Nie. Co ty mówisz? Ja mówię? Wszystko. O, czekaj, nie, to trzeba. Zobaczmy się tamten. Tu weźmiemy znaczy... chyba sobie jakieś takie fajniejsze felgusie. Nie jest zbyt jasne, w sensie ten. Rozumiem. Ten jako dodatek mógłby być. Kurczę. Trudna decyzja. Z tymi felgami. Nie jestem tylko zwykły. Pół godziny. Dobra, weźmy to. Kolor tu wiadomo, że ulepszenia, kule odporne, opony to wiadomo. Nie jesteśmy, nie oszczędzamy. Panie pieszy, co pan pieszy tutaj jakoś tak? Bezroczysta maska, co? Jak już z niego zrezygnuję, tak. To nie mogę do niego wrócić, super. Oznaczenia. Teraz szybko zerknę jeszcze na oznaczenia, jakie tutaj ale są. Ale dobry drizzle mi usiadł tutaj, dobrze, nie, dobrze. Nie, tak to musiało być, nie, totalnie. Kurczę. Kolor nie pasuje tak do tego. Tak grzbiety za mocne. Tu weźmiemy tak. Nie, jeszcze tutaj weźmiemy światełka no za chwilę. Lakierowanie. Gdzie lakierowanie było? Tu jest lakierowanie gdzieś. O, na pewno pod opcją lakierowanie. Dobra, nie, kolor to podstawowy. Tak. O, dobra, wjeżdżam na parking teraz. Który jeszcze pomawić na parkingu. I tutaj, słuchajcie, to jest fajny efekt tutaj. Monty parking na drzwiach. Bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, co będzie do tego pasować. Driftimy po parkingu jeszcze. Tylko tu muszę wydać, że się pojawił ciemniejszy kolorek. Muszę iść naprawić, bo zarysowałem teraz. Chociaż ten mi się teraz bardziej zaczyna podobać. Kurczę, dużo tych kolorów jest, ale chyba zostanę przy... metalicznym. Czymś takim albo takim. Nie, dobra, coś takiego. Damy do niego. Kurczę, jeden z tańszych kolorów, ale czad. Wyobraźcie sobie podczas śniegu tutaj w grze, założycie jeszcze te... opony. Brzmi jak dobry plan. Nie, to jest bardzo zły pomysł. Jak dobry plan odcinek. Okej, okay, i tutaj wykończenie. Pewnie. Festiwal kręcenia bączków. I teraz jeszcze chyba zostały tylko światełka do zrobienia. Kręcenie to by były dobre. Dobra, zostanę przy tym. Kolorek. Okej, okay, chyba tym, tak. Z tym czy bez tego? Chyba tak, Bez tego. Z tym. Nie, bez tego. Dobra. No nie, no wydaje mi się, że będzie spoko. Będzie moje chyba ulubione auto. Nie dlatego, że można go kupić.
Że po prostu jak, tak naprawdę za jakiś czas, za jakiś, nie wiem, miesiąc, dwa, będzie taka sytuacja, że po prostu wszyscy będą się tym lansić, kto ma to, nie? Jeżdżę na zewnątrz. Ja już się lansię. Ja już skończyłam, no. Dobra. Dobra, ja również skończyłem. Oczywiście na śniegu się jeździ, wiadomo jak się jeździ. Tyłem, przodem. Super, teraz ja muszę do was dojechać. Ja mam najdalej, nie ma problemu. Gdzie ty nie jesteś? Ma żadnego problemu, Yoshi. Joszelka, tu jest. Dobra, ja jadę w takim razie w waszym kierunku powoli. A w tunelu nie jest zaśnieżona droga. To by na to? O, rany. To tam zróbmy zlot. Mówisz zlocik tam? Dobra, Bert, okej. Okay. Zobaczmy, jak to tam zrobiłeś. O, kurczę. Na wesoło. Kolorowo. Mhm. Ren? Okej, taka typowa wyścigowa, można powiedzieć. Taki Need for Speedior, pełną gębą. Dobra, podjedźmy tak do Joszelki, chodźmy w kierunku Joszelki już może. Dobra, prowadź. To spotkamy się gdzieś mniej więcej za chwilę. Tak, yes. Dokładnie. O, dobra, tu chyba na skrzyżowaniu nawet będzie dobrze. Uwaga, bo generalnie droga hamowania jest dużo wydłużona. Tak. Dobra, słuchajcie, zaparkujcie tutaj z boczku. I zobaczmy w takim razie, kto co zrobił. Jak to wygląda. Okej, okay, zacznijmy od Bert-Berta. Tym razem nie trzeba... Czy to jest kolor żółty, dłoń? Zielony, czy... co? To jest żółty. Żółty? Jak ty stanąłeś? Okej. Okay. To jest żółty. Się wyróżniać. Dobra, zobaczmy. To jest żółty. Widzowie oceniają w takim razie w komentarzach, czy mi się podoba. Tutaj obok mój samochód. Tak ogólnie od razu powiem, że tutaj ten czerwony żółty pasek jest w środku, taki wygląda, czerwień. On wygląda jak... Prezent po prostu. Co to jest? No to jest taki prezent w sumie. Ale on wygląda jak po prostu prezent spakowany tyle. Kto ci malował te znaczenia w ogóle? Czemu tak założyłeś ten pancerz? Powiedz mi, czemu? No bo to jest dobre. Fajna sprawa. Dobra, Joszelka zrobiła róż, tylko to jest jakaś odmiana kremowy. Róża była chyba. Tak, to jest łososiowy. Łososiowy, tak, okej. Okay. W ogóle ma stylówę zmienioną. A jak wygląda łososiowy? Jest taki chyba bardziej żywy. Mi się wydawało. No i Ren taka wyścigowa. To jest łosoś. A ja przecież. To typowo jak zawsze pod wygraną, czyli wygrałem od razu. Ja wygrałem, pewno. Przecież wiadomo. Okej, ja napiszcie w komentarzach oczywiście, kto wygrał. Maska. Czekajcie, z ciekawości, ja tylko chcę zobaczyć jedną rzecz. Nie bójcie się, wyjmuję pistolet. Poczekajcie, przesuńcie się, żebym kogoś nie uderzył przypadkiem. Dobrze. No nie, nie są kuloodporne szyby. Przykro mi. Zobaczmy, czy drzwi są kuloodporne. Tak, powinny być chyba, chociaż nie wiem. Ale kuloodporne. Tylko jak walniesz, to możesz swoje rozwalić też przy okazji. Ale dobra, ej, słuchajcie, nie, sprawdźmy to. Walnij mi tutaj RPG-em. Bo ciekaw jestem, czy nie. Podejrzewam, że to będzie po prostu wytrzyma po prostu działek, nie? Gotowy? No, ale jeden tylko na razie. Stop, czekajcie, odwrócę się. Okay. Jeden, no. Drugi RPG. Ren teraz. Dwa. Okej. Poczekajcie, odwrócę się, tylko drzwi sobie zamknę. Joszelka, ty nie masz RPG-a, ty masz coś innego. To nie, to jest zupełnie co innego, jest mocniejsze znacznie. Znaczy nie, właśnie... Rakietnica, no. Mocniejsza. Znaczy, czyli wy strzelacie rakietnicą, tak? Tak. Rakietnica, no. Joszelka, daj, no. Trzy. Kurde, okay. 5 Godor! To mój! Rena, tak, 4, ale Rena dorwał Grinch, ogólnie chciałem powiedzieć. Ucieka Grinch. Łapcie Grincha! Dawaj maskę! Nie spodziewałem się tego. No ja też się spodziewałem. On się normalnie tak prosto zrespił, o i fuch, nie? Stałem. Znaczy nie Grinch, tylko Gucz, właśnie. Ron został... Grinch! Dobra, czekajcie, ja dzwonię do Morsa Mutuala. Dobrze, już nie muszę tego robić, dzięki. I chciałam jedną rzecz jeszcze tylko ogarnąć. Cztery rakietnice. Tak, cztery rakietnice. To co testujemy teraz na waszych samochodach? Ile wytrzymają? Tak. Nie, dzięki. Dobra, musimy pojechać po pojazdowo. Nie, spokojnie, ja sobie go zamówię. Już policja jedzie, uciekam. Naprawiłem go i teraz dzwonię do mechanika. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą zapłacimy 400 tysięcy. Jaka? No, poczekajcie, 300 RK. To jest zagłuszacz rakiet? Tak, dokładnie. To jest magia po prostu, fajna sprawa. Masz tyle pieniążków? On po prostu jest tryhardem. Czekajcie. I teraz jak weźmiecie na przykład sobie wyrzutnię namierzającą, to auto nie będzie namierzane. No wiem, już próbowałam wcześniej. Fajna sprawa. To jest idealne, żeby się chronić przed. Jedyne co mi brakuje to kuloodpornych szyb.
Potwierdzę. Dobra, to gdzie jedziemy? Jak to gdzie jedziemy? Poczekaj, bo Turen będzie chyba do mnie chciał namierzać. Próbujesz, czy chcesz strzelić? Jest nie namierzając. No, fajnie, nie? A jeszcze jedna rzecz jest w tym aucie fajna. Jaka? Zróbmy wyścig na prostej. Czekajcie, gdzie jest Bertbert? Gdzie jest Ren? Jesteście wszyscy... Jesteście, no. Okej, dobra. Macie w drugą stronę wyścig. Kurczę, za dużo aut tu jest. No, drugą stronę. No fajnie, no oni Czekajcie, tu, dobra, o. Bez ręcznego na prostej. Dobra. Więcej FPS-ów. To jest nie fair. Oczywiście bez strzelania, żeby było. Dobra, 3, 4! Tam. On tam jeszcze daje dziwne rzeczy. Placki zostawiam, dokładnie. Sorry. Dobrze, wyprzedzi. O? Zapałem placka. No to za pajac. Trzeba było sobie kupić, tylko 135 tysięcy. Ale ja nie mam. Nie mam agencji. Bertbercie, ty łobuzie. On do niego nie dociera, że ktoś nie ma agencji. On ma no ale agencję to trzeba sobie kupić. Mówić. Właśnie to? Tylko 130 tysięcy. No co, tylko 135 tysięcy, plus tam jeszcze takie drobiazgi. Plus tam jeszcze cała agencja. Ogólnie, widzisz, Bertbert, trzeba było spoiler zadać, by szybciej jeździł. Jak ktoś do mnie strzelał? Spoiler, bo nie daj spoilera, ja nie? Jadę prosto, czy... Dlatego zacząłem cię wyprzedzać w pewnym momencie chyba. Co wy mi tam śledzicie? Co wy? Nie działa na mnie miny Pawła, bo byłem za blisko. I szkoda, że nie można było wybrać jakie miny. Ale drifce. A to są te poślizgowe czy poślizgowe są, no. A. Te wybuchające, szkoda, że nie ma tych wybuchających, nie? No nie, no to już by było... No byłoby fajnie. Ja, pojechali na dół. Dobra, ogólnie... Nie, wow! No, myślałeś, że będziemy się bić? Jak w tym Fast and Furious. Patrz teraz, patrz co ci zrobię z autem. Jaszaka, gdzie jesteś? O, przepraszam. Czekaj. Oni się biją. O nie, Śnieżko! Tam był lód chyba. O nie. Kamień. Pażrowalne ci w Śnieżką w auto. Taka sytuacja. Ja masz brzydkie. Ała! Ej, bo leżę na torach, dajcie mi stać. I czemu policja mnie ściga? Bo byłeś złym bardzo kotem. Czemu masz lagi? Sam jesteś lag. Kłamczysz. Kto tam? Ktoś... Co jest? To jest. Nie kłamczę. Uważaj, strzelają! Okej. No niestety, ale okazało się, że tam był policjant, który miał strzelbę. Okazało się, że jest za wysoko. I on stwierdził, że on tą strzelbę użyje i użył tej strzelby finalnie. Dobra, Paweł, musisz mi teraz podziękować, bo uratowałem twoje auto od holowania. O, dziękuję. To chodź, ci podziękuję. No, podziękuję. Nie, batonik mam dla ciebie, chodź. Nie, poważnie. Chodź, dam ci, naprawdę, chodź. Ciekawe. Chodź, pokażę ci, jak ci podziękuję. Mam batonik, chodź. No? Nie, ty. Aha, nie. Chodź tutaj! Chodź mam batonik! No Bertbert, nie bądź... Jak mi się kierką machnął! Dzięki, chciałam wysadzić mu samochód. Przepraszam. Chciałaś i zostałaś przetrącona. Kto wy tam biega? Halo? Halo? Kto wy tam u góry robicie? Ała. O, Bertbert chyba padł. Chyba sobie KDA poprawić. Dobra, hej, wy jesteście. Joszella mnie, ten tego. Fuch! A czekajcie, bo skończyła się amunicja mi. Poczekaj, Joszelka. A mi nie. Może zabiście interpegi, bo... Joszelka, cisza tam! Ja mam własną muzykę, przestań tutaj, ileż możesz... Czemu mi tutaj w ogóle, co jest? No, Joszelka zdechła. Też. Tak wyszło. Coś do mnie strzela. A to Ren taki łobuz. Trzymaj. Serio. Poważnie. Tak farci. Ja tak nie mogę. Co się dzieje? Dawaj, pożyć. Jaszelka, zatrzymaj na chwilę nóżki. Miasto to jest po prostu istny stan wojny cały czas. Co jest? Co ty mówisz? Nieprawda! A, jejku. Kłamczysz, łobuzie. Istny stan depry. Jaka opra? Paweł i tego RPG. Czekaj, kto to? Opra Whitney. Dobrze! To Chciałam się nazywa magia! Magia świąt! Magia nowego roku! Pięć lat stoję na tym moście.
Jeszcze pod nim nie zareagowałem. No i policja mnie rozwaliła. Moi drodzy. No i dobrze, ci tak. Nie fajnie. Policja, przestańcie kraść moje cele, no. No właśnie. Dlaczego wszyscy zrespili się w tym samym miejscu, a ja jestem czyli trochę daleko? O nie, kurde. Rozwaliłem auto przynajmniej. Tyle dobrze. Dobra, moi drodzy, chyba tym sobie zakończymy ten odcinek, bo... Jakiś lag się pojawił w tym momencie, gdy to robiłeś. Lag? Lag. Laka masz? Nie, ty masz laka. Nie, bo pociąg jedzie. O, czekaj. Wypuszczam auto od Norberta i uciekam. Nie dorwiecie mnie. Na koniec odcinka jeszcze dalej. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.